już za 24 godziny, że to się stanie, że już stanąłeś z tym swoim wyzwaniem oko w oko. No już wiem, już. Teraz stanąłem oko w oko i patrzyłem na trybuny już i już dotarło do nich. No, ale ja już chyba przepraszam. Okej, to może ja zapytam. Mówi się o waszym pojedynku Zestawienie Legend. To na pewno nie podlega dyskusji. Ale pytanie, jak ty się czujesz, jeżeli słyszysz od wielu ludzi, że jesteś dla nich legendą, inspiracją, że te lata ciężkiej pracy doprowadzi do takiego miejsca, w jakim teraz jesteś. Czujesz się jako legenda, czy raczej starasz się od tego odciąć? Czy zagięłam? Nie, no wiesz co, no nie patrzę to pod tym jakby takimi kategoriami, że jestem legendą, tylko patrzę na to, że żeby dojść do czegoś, są potrzebne do tego ludzie obok ciebie. Ciężko powiedzieć, że ty jesteś legendą. Trenerzy, rodzina, organizacje, kibice, to wszystko, czyli wspólnie jesteśmy wszyscy legendami. No. To jakoś idzie wspólnie. Uważam, że ciężka praca opłaciła się. Dzisiaj na ceremonii ważenia było widać u ciebie wzruszenie. Niejednokrotnie wspominałeś już o tym, że wychodziłeś do walk również w tych najciemniejszych momentach swojego życia. Więc jakie emocje teraz tobie towarzyszą? Teraz jestem spokojny. Jestem spokojny, czuję się bardzo dobrze, nic mi nie dolega fizycznie. Jeżeli chodzi o głowę, to i dawno już wszystko jest dobrze. Natomiast no mówię, to jest bardzo dużo dla mnie znaczy, że rok temu mogłem po tej walce nie wrócić, ale wróciłem i właśnie na to samo miejsce. I po takim wsparciu, które dostałem rok temu, a najwięcej dostaję w ciężkich moich chwilach życiowych i sportowych od moich kibiców, że wracam na to miejsce tam, gdzie będą oni jutro. Wszyscy wiemy, że w życiu sportowca w regeneracji sen jest bardzo ważny. Też to ostatnio podkreślałeś, że no śpisz odrobinkę dłużej niż Mariusz Pudzianowski. Ten twój tryb jest inny. Ktoś mi ostatnio powiedział, że nawet ta noc poprzedzająca walkę, to żeby ją przespać dobrze. To nie jest nawet może tak ważne, jak to, żeby dobrze przespać te dwie noce wcześniej. Czyli w naszym przypadku ta noc przedważenia. A więc jak spałeś? Wszystko okej? Tak mi gdzieś odcięło. Spałem 8 godzin takich konkretnie ociętych. A jeszcze leżałem, z godziny może leżałem jeszcze zanim wstałem. Także dobrze się wyspałem i dzisiaj też się nadzieję, że wyśpię. Ja chciałem zapytać tak doświadczonego zawodnika uznanego jak ty, czy rzeczywiście podpisujesz się po tym, że te dwie noce wcześniej to jest taki czas może nawet ważniejszy niż ta noc poprzedzająca walkę? Tak, oczywiście, no to jakby tutaj niestety dochodzi element stresu i tak dalej, człowiek myśli o tym, ale jakby z latami to się zaciera. No ja już kiedyś pamiętam, jak walczyłem na początku albo na środku swojej kariery, to było tak, że nie mogłem przespać i wychodziłem w takim stanie, że byłem taki podmęczony, ale młody organizm potrafił to sobie z tym poradzić. Ale dzisiaj jestem tak, że śpię normalnie, wysypiam się i idę do klatki. Ja zapytam o sparing partnerów. Mariusz zdradził nam, kto pomagał mu odwzorowywać twój styl. Kto pomagał tobie przed starciem z Mariuszem? Chłopacy z klubu Zenit Łódź. Krzysiek Radzikowski, Konrad Karwa, jeszcze kilku innych chłopaków, tam wszystkie, jak nie zapamiętam, Piotrek. To są właśnie wszyscy byli strongmeni, też mają jakieś tam już starty w MMA, no wiadomo, że nie są tacy doświadczeni, jeżeli chodzi o Mariusza, jak Mariusz jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale chodzi ogólnie, że cały klub byliśmy u nich, byliśmy na zgrupowaniu u nich, pomagali, robiliśmy, zobaczyłem, co to jest walka z takim dużym człowiekiem i jakieś nowe doświadczenie. No. Ale czy ty jesteś przesądny? No Maciek Turski się nie zwrócił uwagę na liczby. Nie jestem przesądny w ogóle. Wiesz, że walczyłeś w tej arenie 3 razy i trudno w to uwierzyć, ale no nie udało się jeszcze wygrać w arenie Gliwice. To nie ma żadnego znaczenia, że to jest ta arena czy inna, tylko jest ten dzień, który masz przegrać, to przegrasz. Albo wygrasz. Rutek powiedział, że on chyba nie podjąłby się walki z rywalem, który jest aż tak cięższy. Czy u ciebie pojawiła się taka chwila, że może sobie pomyślałeś, że to był błąd podejmując walki z Mariuszem?
Właśnie nareszcie ktoś zauważył, bo Mariusz mówi cały czas, że dla niego to jest wyzwanie i tak dalej, ale myślę, że to jest dla mnie wyzwanie wielkie i do tego tą walkę wziąłem. Jest ona niebezpieczna i no, będę musiał uważać, no, to jest duża różnica w sile, w gabarytach, więc dla mnie to jest wielkie wyzwanie. No. Mariusz tutaj był u nas na wywiadach i mówił, że całkiem inne emocje towarzyszą mu, jak ma wyjść do takiego zawodnika jak Michał Materla, czy ty, taka legenda. A czy u ciebie, no wiadomo, że to nie jest tak, że ty wchodzisz do legendy, że te emocje są inne, ale wiesz, że ten zawodnik jest właśnie te 25 kilo cięższy. Wiemy, co było rok temu, jaka była kontuzja. Nie masz gdzieś z tyłu głowy tego, że znowu jakieś jedno uderzenie może tak naprawdę sprawić ci problemy, które będą się za tobą ciągnęły przez najbliższe pół roku albo i dłużej. Ryzyko zawsze jest. Zdajemy sobie sprawę, że takie ryzyko istnieje. Jest tam sędzia, jest dwóch zawodników, są zasady i tyle. Wychodzimy i bijemy się. To, co działo się rok temu, już poszło w zapomnienie. Po drugie, teraz będę uważał. Ale tak, ty wychodzisz do klatki, to jest tak, będąc w klatce, nasłuchujesz tego, co narożnik twojego rywala mówi do twojego przeciwnika i też pytanie takie też z tego sortu, czy ty na przykład ze swoim narożnikiem macie jakiś system haseł po to, aby rywal nie nasłuchiwał was? Jak to wygląda? Jest. Znaczy słyszę, jak ktoś, jakby też również narożnik swojego przeciwnika, natomiast u nas jest tak, że w narożniku zawsze jest Aslan, który mówi po czeczeńsku, więc i on do mnie krzyczy po czeczeńsku, więc nie rozumiem. Daniel Witkowski powiedział, że złapanie się w klinczu z chłopem, który waży 25 kg więcej, no to jest przepaść. Zgadzasz się? Zgadzam się. Zgadzam się z Mariuszem. Ostatnie pytanie, proszę. A kogo uważasz za trudniejszego przeciwnika? Ostatnio swojego przeciwnika, z którym walczyłeś rok temu, Roberto Sodicia, czy teraz Mariusza Pudzianowskiego? Mariusza Pudzianowskiego. Ja naprawdę podchodzę poważnie do tej walki. Jestem bardzo dobrze przygotowany i to nie jest tak, że... Jest Adam. Dzień dobry, witam. Mam pytanie. Bardzo temat nas interesujący. Tutaj interesuje. Gadałem z dużo ludźmi. Z tym bonusem, bo słyszałem coś, że pan też coś tam mówił. A ten bonus w KSW? Tak. Właśnie, nikt tego pytania nigdy nie zadaje. Czy wiecie, jaki jest bonus w KSW? Ktoś wie tutaj? Miejscowy? Bonus za walkę wieczoru. 50 koła. 50 koła. Za knockout. Ja tyle nie dostałem. I to jest naprawdę ujma, naprawdę taka organizacja. Przyjaźni się z Kabulem, koleguje się z Martinem, wszystko tam, ale ty podniesie te bonusy dla tych chłopaków, którzy poświęcają swoje zdrowie, wychodzą, się biją, robią nokauty, dostają nokauty, czy robią walkę wieczoru, podniesie te bonusy, da ci motywację trochę. Tysiąc euro jest. Dobrze powiedziane, dziękuję bardzo. Kolejny temat. To ostatnie pytanie było, nie? Tak. A, dobra. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo, powodzenia. Skończyło, dobrze.